Jest taki wieczór, ten jedyny w roku, gdy dobro z ludzi wychodzi o zmroku. Jest taka wioska Betlejemem zwana, gdzie oczekują wciąż na przyjście Pana. Tam w stajeneczce na sianeczku białym spoczywa w żłobku nasz Jezusek mały, a obok Niego jest święta Maryja, cieplusieńko szatą dzieciątko owija. Z drugiej zaś strony dobry Józef święty patrzy na Jezuska, cały w niebo wzięty. I trzej królowie też tutaj przybyli, a przyklękając Pana pozdrowili. I ciemny kacper mirrę mu darował, a Melchior złoto pod sianeczkiem schował. Zaś król Baltazar dał kadzidło jemu oraz niski ukłon złożył Panu swemu. Pastuszkowie pięknie jemu zaśpiewali i pyszną kolację zaraz zgotowali. A baranki, owce jakby ośmielone spoglądały ze czcią w jego jasną stronę. Bo Zbawiciel świata nam się tu narodził, aby ten, kto pragnie, do Niego przychodził. Choć do stajeneczki wciąż niełatwa droga, to tam się objawił Syn naszego Boga, abyśmy złożyli sobie wzajem życzenia szczęścia i zdrowia i marzeń spełnienia. Zbawiciel zmazał krwią nasze winy, więc uszanujmy ten wieczór jedyny.